Cześć i witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy czytać listy Jeffrey'ego Dahmera. Tak, listy, które wysyłał właśnie z więzienia. Powiem Wam, że zagłębiając się w całą sytuację Dahmera, tego co robił i tego jak zachowywał się w więzieniu, no dotarłam do bardzo ciemnej strony Reddita. Widziałam polaroidy, które wykonał, widziałam zdjęcia z jego autopsji i widziałam też listy, które pisał w więzieniu i które dostawał. Co ciekawe, dowiedziałam się też o stronie Cult Collectibles, czyli stronie, na której można kupić, jakby to nazwać, rzeczy kolekcjonerskie, w pewnym sensie dla niektórych pamiątki, które należały lub mają do czynienia właśnie z seryjnymi mordercami. Przedmioty, te listy oczywiście przychodzą razem z certyfikatem autentyczności, abyście wiedzieli, że to są te prawdziwe rzeczy. I od razu po wejściu na stronę Cult Collectibles możecie zobaczyć całą sekcję Jeffrey Dahmer. Możemy znaleźć dyskietkę za $400, na której są różne pliki związane ze sprawą Dahmera. Możemy znaleźć też gazety. Tego nie widziałam, powiem Wam, że w tej chwili patrząc na ekran to są nowe przedmioty, które tutaj widzę. Po $500 i są to gazety, które Dahmer czytał w więzieniu. Mamy też różne dokumenty, które się wyprzedały, oryginalne czeki, które wysyłał mu ojciec, dużo, dużo listów, oryginalne zdjęcie z 5 klasy podstawowej Dahmera za $3,500. Ktoś zakupił również, ponieważ widzę, że jest wyprzedana Biblia, która była właśnie własnością Dahmera podczas jego obecności w więzieniu za $6,000. Jest też, słuchajcie, urna Dahmera za $250,000. Mamy pełno listów, oryginalnych zdjęć, ale co ciekawe, to powiem Wam, że właściciel tej strony, tego sklepu, jest mężczyzną, który posiada też takie rzeczy jak okulary Dahmera. Okulary, które nosił w więzieniu. Te takie klasyczne okulary lat 80. To jest, słuchajcie, bardzo interesujące dla osób, które interesują się właśnie kryminalnymi sprawami, że właśnie taka strona kolekcjonerów też istnieje. I w dzisiejszym odcinku przeczytamy sobie parę listów, właśnie parę listów z więzienia Dahmera. W połowie filmu powiem Wam o listach, które zdobyłam dzięki temu, że James, właśnie właściciel Cult Collectibles, udostępnił youtuberowi Bizarre Bazaar, który właśnie te listy czytał, więc oczywiście odsyłam Was do niego, jeżeli chcielibyście zobaczyć jego film, ale tutaj zobaczcie tłumaczenie. Więc słuchajcie, przejdźmy już do listów. Pierwszy list, który znalazłam, wpisując w Google listę Jeffrey'a Dahmera, przekierowało mnie od razu na stronę, na której ktoś napisał, że w 93 dostali list zwrotny od Jeffrey'a Dahmera. Powiedzieli, że sprzedali ten list już wiele lat temu, no bo jak widzicie, duże pieniądze można dostać właśnie za takie przedmioty. Osoba, która dostała ten list, powiedziała, że widziała później też kopertę na sprzedaż na jednej z grup, które na Facebooku, które właśnie sprzedają tego typu przedmioty. Powiedziała też, że wysłała wiele listów w latach 90., ale list od Dahmera był największym osiągnięciem. Dahmer napisał: Drogi Todzie, cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i zdrowie Ci dopisuje. Mieszkałem kiedyś w Miami na Florydzie. Było bardzo fajnie, ale bardzo drogo. Za drogo. Pogoda w Portage jest bardzo nieprzewidywalna. Parę dni temu było bardzo pochmurnie, a dzisiaj jest bardzo słonecznie. Ptaki śpiewają cały dzień, a żaby rozmawiają całą noc. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł napisać do Ciebie jeszcze raz. Oczywiście muszę najpierw oszczędzić trochę pieniędzy, aby kupić maszynę do pisania, ponieważ moje pismo jest naprawdę tragiczne. Jeżeli napiszę jeszcze raz, to czy mógłbyś wysłać mi swoje zdjęcie, abym mógł zobaczyć, z kim rozmawiam? Od. Pracuję czyszcząc siłownię. Zarabiam jakieś $20 miesięcznie. Po tym, jak kupię już papierosy, praktycznie nie mam żadnych pieniędzy na swoim koncie. W więzieniu nie wolno nam przyjmować takich prezentów jak koperty, papier, pieczątki czy książki. Czy mógłbyś wysłać mi $25 w formie czeku lub pieniężnym, abym mógł kupić sobie jakieś rzeczy do pisania listów? Mam nadzieję, że masz się dobrze i że korzystasz z lata. Osoba, która opublikowała ten list, napisała, że faktycznie wysłała Jeffowi $25. Jednak później w artykule, w którym czytała, nie była jedyną osobą, która wysyłała mu pieniądze. Jeff był bardzo dobry w manipulacji ludzi, wiele kobiet do niego pisało i mimo tego, że nie był nimi zainteresowany, jeżeli chodzi o tę romantyczną stronę,
no to odpisywał im, ponieważ te kobiety bardzo często wysyłały mu pieniądze. Todd, który wysyłał list do Dahmera i dostawał je z powrotem, tak jak właśnie wam przeczytałam, powiedział, że wysłał swoje zdjęcie Dahmerowi, jednak już nigdy nic od niego nie usłyszał. Nigdy nie dostał wiadomości zwrotnej. Kolejny list, który znalazłam, to tak naprawdę rysunek. Rysunek dłoni. Czy jest to dłoń Dahmera? Domyślam się, że tak, ponieważ jest podpisana Jeff Dahmer. Co ciekawe, to ja w swoim filmie o Dahmerze bardzo często mówię Jeff. I wiele osób zwróciło mi uwagę na to, iż tak naprawdę nigdy nikt nie nazywał go Jeff. Faktycznie też natknęłam się na informację w internecie, gdzie było napisane, iż nikt go tak nie nazywał. Jednak patrząc na jego listy, jego podpis, to jak mówi o nim jego ojciec, jego przybrana mama, to jak najbardziej zwracali się do niego Jeff i sam Jeff, jak widzicie na zdjęciu, podpisuje się Jeff. Jak widzicie, mamy tu tylko napis cześć, odrysowaną rękę Dahmera oraz podpis Dahlia, dziękuję ci. Domyślam się, że jest to kobieta ze względu na imię, no i jestem ciekawa, dlaczego ktoś chciał, aby właśnie była to odrysowana ręka. Czy jest to ktoś, kto chciał się wzbogacić ze względu na to, iż Dahmer jest, no nie oszukujmy się, niestety mordercy tacy jak Dahmer, czy Ted Bundy, czy Bonnie i Clyde stają się osobami rozpoznawalnymi, popularnymi. Później wiele osób pisze książki, wydaje filmy, seriale. Więc jestem ciekawa, czy Dahlia chciała właśnie taki rysunek, czy zapytała się o taki rysunek ze względu na to, że później mogła go po prostu sprzedać, czy było to po prostu jej jakieś prywatne zainteresowanie, aby taką rzecz posiadać. Kolejny list jest również do Dahli i tym razem mamy odcisk ręki Dahmera. Widać, że pomalował ją i odcisnął na kartce. Z tego co widzę, to napisał tutaj cała moja miłość Jeff, droga Dahlio. Trudno mi to rozczytać. A, napisał I have to hand it to you. Czyli muszę ci to przyznać, jednak pisząc po angielsku I have to hand it to you, mamy to słowo hand, które on podkreślił, bo jest też ręka. Czyli muszę ci to przyznać, muszę ci dać rękę za to, no i jest ta ręka, czyli taka zabawa słowami. Następnie mamy dwa listy do Joyce, która jest mamą Jeffa. Jak widać, listy zostały już napisane na maszynie i Jeff pisał. Droga mamo, ostatnio o tobie bardzo dużo myślę i też się boję. W chwili, w której piszę ten list, jest 3 nad ranem. To po prostu jedna z tych nocy, kiedy nie mogę spać. Bardzo boli mnie to, że jesteś chora i wszystko cię boli. To nie oznacza, że nie chcę słyszeć, jak naprawdę się czujesz, ponieważ chcę. Chciałbym tylko, aby wszystko się tobie ułożyło. Tak strasznie chciałbym sprawić, abyś była szczęśliwa. Naprawdę nie chciałem nigdy sprawić ci tyle bólu. Chciałbym tylko, żebyś wiedziała, że kocham cię bardzo, bardzo mocno i bardzo często o tobie myślę. Czasami czuję się z tym dziwnie, że lato już mija. To tak szybko minęło. Zawsze lubiłem patrzeć na to, jak liście zmieniają kolor podczas jesieni. Tak bardzo bym chciał cofnąć czas, aby odejść z pracy w fabryce Ambrozji tyle lat temu i pracować w Kali. Wtedy mógłbym być bliżej ciebie i po prostu pracować. Nigdy nie lubiłem swojej pracy, ale pieniądze były okej. Nigdy nie myślałem, że będę mógł znaleźć tak dobrą pracę, gdybym przeprowadził się do Kalifornii. Powinienem po prostu był podjąć ten krok. Wtedy może wszystko ułożyłoby się inaczej. Mamo, naprawdę mam nadzieję i modlę się, że rak i cały ten ból odejdą od ciebie i że przed sobą będziesz miała jeszcze wiele, wiele lat radości. Naprawdę mam nadzieję, że ktoś będzie mógł sprawić, aby to miało miejsce. Proszę, dbaj o siebie. Zawsze będę cię kochać, mamo. I podpis Jeff. Kolejny list brzmi: droga mamo, jak się dzisiaj czujesz? Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i wszystko idzie po twojej myśli. Dave wysłał mi bardzo fajny list parę dni temu. Powiedział, że podoba mu się jego praca, ma dużo znajomych, z którymi może się spotykać, więc brzmi, jakby wszystko z nim było ok. Powiedział też, że w 1994 wraca do szkoły. Ja nadal pracuję w siłowni. Jakieś 3 tygodnie temu więzienie wyprawiło piknik i właśnie wtedy jeden z ochroniarzy został zaatakowany. Ktoś go zaatakował w głowę, ale nic mu się nie stało. Przez to wszystko więzienie było zamknięte. Nikt nie mógł wyjść ze swoich cel więziennych, chyba że szli pod prysznic co 2 dni. Wtedy też przeszukali każdego cele więzienne. Ja nie miałem okazji pójść na piknik, ale słyszałem o tym wszystkim. Zdecydowałem, że nie będę malować. Zamiast tego kupiłem zestaw kredek, 60 kredek. Mają bardzo dobry, mocny kolor.
i są o wiele czystsze niż farby. Pamiętam, jak bardzo lubiłaś rzeźbić różne rzeczy i malować po szkle. Byłaś naprawdę tak dobra w obydwie te rzeczy. Czy masz teraz jakieś hobby, czy jesteś zbyt zajęta na nie? No cóż, mamo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten list. Próbowałam się do Ciebie dodzwonić podczas tego tygodnia, ale widocznie nie byłaś w domu. Będę próbował. Mam nadzieję, że naprawdę czujesz się dobrze i że wszystko się ułoży. Kocham, Jeff. Kolejny list to kartka. Kartka, no, jak widzicie, taka jak na załączonym obrazku. Została ona wysłana przez Jasona Moss, który napisał książkę Ostatnia ofiara, prawdziwe życie, droga do umysłu seryjnego mordercy. Był to mężczyzna, który zaprzyjaźnił się z Gacym, Ramirezem, no i Damerem, no i też Mansonem. Regularnie wysyłał im różne listy i po prostu poznawał ich lepiej, także stawali się coraz bliższymi znajomymi. Ponoć spotkał się z Gacym w więzieniu, jednak jeżeli chodzi o Damera, to wymieniali tylko listy. Na pocztówce, jak widzicie, mamy roznegliżowanego mężczyznę, oczywiście tutaj mamy zakryte te niektóre miejsca i mamy napisane: zgadnij, co polizałem jako pierwsze. Wesołych walentynek. I pod spodem Jason napisał, że ma nadzieję, że Damerowi spodoba się ta kartka, jeżeli chodzi o humor. Pod spodem napisał: PS, nie mam żadnych zdjęć samego siebie, ale myślę, że to wystarczy. Kolejne listy napisane przez Damera są właśnie w odpowiedzi do Jasona. Jak widzicie, na liście mamy datę 27 stycznia 1994 roku, a Damer został zamordowany 28 listopada 1994, czyli niecały rok pomiędzy tym listem. Damer napisał: drogi Jasonie, przeczytałem Twój list i dziękuję Ci bardzo, że do mnie napisałeś. Mam nadzieję, że bardzo dobrze spędziłeś nowy rok. Ostatnie dwa miesiące były bardzo szalone. Więc w tej chwili staram się wszystko nadrobić, tak jak tylko mogę. Wolę rozmawiać niż pisać, więc nie zawsze sprawdzam swoje listy. Jason, czy oferta na subskrypcję magazynu jest nadal otwarta? Jeżeli tak, to czy mógłbyś zamówić mi subskrypcję do magazynu Gwiazdy, Adwokat i In Touch? To są magazyny, które zobaczyłem w dobrych księgarniach. Księgarnie, w których właśnie mogę zamówić takie produkty. One są wtedy wysyłane prosto od osoby, która je publikowała. Więc dlatego potrzebuję też, abyś to Ty wypełnił formę, że jest to właśnie prezent od Ciebie. Oczywiście możesz napisać też swój adres na kopercie. Czy mógłbyś również wysłać mi zdjęcie samego siebie, abym wiedział, z kim rozmawiam? Nie możemy trzymać polaroidów, jednak inne zdjęcia są jak najbardziej ok. Nie mogę się doczekać, aż powiesz mi, jaką decyzję podjąłeś. Mam nadzieję, że usłyszę od Ciebie już niedługo. Jeff. Kolejny list jest tutaj trudny do odczytania, ponieważ został krzywo zeskanowany, ale przeczytam to, co mogę. Jason, nie wiedziałam, że wyglądasz tak dobrze. Tu się mogę domyśleć, że zdjęcie, o które poprosił, zostało jak najbardziej dostarczone. Czy mógłbyś wysłać mi jeszcze jedno zdjęcie? Zdjęcie, w którym mógłbyś się rozciągać, tak abym zobaczył wszystkie mięśnie. Chciałbym też zobaczyć Twoje całe ciało, tak abyś leżał na łóżku. Aby jedna ręka była za Twoją głową, z Twoją klatką piersiową całą napompowaną powietrzem. Naprawdę bardzo podobałoby mi się takie zdjęcie, gdybyś właśnie próbował dotknąć sufitu. Dla mnie nie ma nic bardziej erotycznego niż przystojny mężczyzna, który ma tak wspaniale wyrzeźbione ciało. Naprawdę chciałbym zobaczyć wszystko, ale to nigdy nie będzie miało miejsca. Straszna szkoda, że taka osoba jak Ty musi wszystko zakrywać. No cóż, proszę, abyś wysłał mi tyle zdjęć, ile możesz. Przepraszam, nie chcę brzmieć, jakbym czegoś wymagał. Po prostu mnie zainteresowałeś, a to naprawdę nie jest łatwa sprawa. No wiesz, Jason, naprawdę muszę uważać na to, do kogo piszę. Bardzo dużo ludzi pisze do mnie o autograf. Obiecują mi wtedy tak dużo, ale nigdy tego nie dostarczają. Mam nadzieję, że Ty spełnisz moje oczekiwania, a ja spełnię Twoje. Mam nadzieję, że usłyszę już od Ciebie niedługo. Powodzenia w swej nauce. Jeff. Powiem Wam, że ten list troszkę według mnie, że tak powiem, odstaje od reszty, ze względu na to, iż Jeff prosi o zdjęcia w pewnej pozie z tymi mięśniami. To jest coś, co właśnie nie zawsze go bardzo ekscytowało i dlatego też zabijał ludzi, bo chciał, aby te ciała były z nim na zawsze. Więc osoba, która do niego pisała, dostając te listy, domyślam się, że też mogła myśleć, że mogła być jedną z ofiar po prostu. Jeżeli Jeffowi aż tak bardzo się podobała, no powiem Wam, że no mrozi to krew w żyłach, nie będę oszukiwała.
Kolejne listy, które Wam przeczytam, to są listy, o których mówiłam na początku, czyli te od Cult Collectibles, które zostały przeczytane na kanale Bizarre Bazaar. I to są wszystko listy od tej samej osoby. Jeff rozmawiał z pewną kobietą, z którą stał się takim przyjacielem Penpala. Penpal to jest właśnie taka osoba, która rozmawia przez internet, staje się bliższa i tutaj nie ma imienia. W tym filmie pan powiedział, że zatuszował imię w listach ze względu na osobiste sprawy i po prostu powiedział, że będą nazywać ją Ann, więc ja też tak jak najbardziej zrobię. Więc jak widzicie, mamy datę 31 maja 93. Droga Ann, cześć, jak się czujesz? Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze i korzystasz z pięknej letniej pogody. Napisałaś świetny list. Jak możesz napisać tyle stron? Ja po napisaniu jednej strony już odczuwam ból ręki. Nie mniejsza, moje pismo jest naprawdę fatalne. Dlatego chciałbym posiadać maszynę do pisania. Widziałam ją w katalogu, który dostajemy w więzieniu. To byłaby super zabawa. Pisanie i uczenie się też pisania na maszynie. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale mam pracę w siłowni. Od 7 do 11 rano. Nie jest to najlepsza praca, ale sprawia, że jestem zajęty. Nigdy nie będę mógł pozwolić sobie na maszynę. Jest świetna, elektryczna i nie zajmuje dużo miejsca. Nie pozwalają nam tutaj na znaczki, koperty, pieczątki ani książki. Nikt nie może nam tego wysyłać. Nigdy nie myślałem, że chciałbym nauczyć się pisania na maszynie, jednak życie w więzieniu jest tak nudne i monotonne. Jakkolwiek nowa rzecz do robienia byłaby mile widziana. Nieważne, ręka mnie boli, nie wiem dlaczego. Nigdy nie poproszę Cię już o nic innego. Jedyne co potrzebuję to $50 na maszynę. Nie chcę, abyś myślał, że jestem pijawką. Czy pomożesz mi? Zarabiam $25 miesięcznie. To ledwo pokrywa papierosy. Miej się dobrze i ciesz się latem. Jeff. Nie wiem, czy zauważyliście, że on bardzo podobnie rozmawia z różnymi osobami i może to jest tylko kwestia tego, że dziękuję za te listy, ale zauważcie, że ten list pisany do kobiety Jeff w pewien sposób wykorzystuje, że ona jest zainteresowana i od razu prosi o pieniądze. W kolejnym liście napisał: Droga Ann, jak się dzisiaj czujesz? Dziękuję Ci bardzo za wspaniały list, kartkę, i $55. Moje konto było już prawie puste, więc naprawdę mi pomogłaś. U nas wszystko po staremu, a moja ręka ma się już lepiej. No i dlaczego ma się już lepiej? Ponieważ kolejny list został napisany już, moi drodzy, na maszynie. Czyli dzięki tym $55, które wysłała ta kobieta, Jeffrey mógł pozwolić sobie na maszynę. W kolejnym liście do kobiety napisał: Chcę Ci tylko powiedzieć, że naprawdę bardzo Cię doceniam. Twoje listy znaczą naprawdę wiele. Nie wiedziałem w sumie, co pomyśleć, gdy przeczytałem, że jedziesz na wakacje z inną osobą. Ale cieszę się, że masz dobre poczucie humoru. Wszyscy tego potrzebują. Ja to widzę tak. Dobra osoba, taka jak ty, powinna bawić się ile może. Tutaj w tym liście widzimy, może chciał pokazać jakąś zazdrość, ale wiemy, że Dahmer był homoseksualny, więc wydaje mi się, że to było po prostu, to była manipulacja, to było granie na uczuciach kobiety, której listów nie widzimy, jednak można troszkę wyczytać, że w pewien sposób musiało jej zależeć na tej komunikacji z Dahmerem. W kolejnym liście Jeffrey napisał: Zawsze kochałem ocean. Gdy mieszkałem na Florydzie, mieszkałem tuż obok plaży Miami. Każdego dnia na plaży widziałem setki fioletowych meduz. Ludzie stawali na nich tak, aby pękały jak balony. Przecież i tak wyschłyby na słońcu. To jest list ciekawy, ponieważ w nim Dahmer pisze o istotach żyjących, które i tak zostałyby zabite, gdyby ci ludzie nawet na nich nie stawały. To jest coś, co mężczyzna, który mówi o tych listach w oryginalnym filmie, właśnie podkreślił. I faktycznie jest to takie niepokojące, biorąc pod uwagę, od kogo te listy są. Kolejny list jest jeszcze bardziej ciekawy. Pamiętam, jak pracowałem w restauracji. Pewnego poranka otworzyłem tylne drzwi, aby wynieść śmieci. I znalazłem martwe ciało tuż obok śmietnika. Był to bezdomny mężczyzna, mieszkający obok restauracji. Brak jedzenia i gorąca pogoda musiały go zabić. No ale pomyśl o tym. Mieszkasz obok miejsca, które sprzedaje jedzenie, a ty umierasz z głodu. I informacja, którą znalazłam na temat tego wydarzenia, że ponoć Dahmer znalazł to ciało, była taka, iż jedna z osób komentujących te listy powiedziała, że podobno mężczyzna został zamordowany. Podobno został zaatakowany siekierą, która była przetrzymywana w pokoju elektrycznym w restauracji. A to było właśnie pomieszczenie, w którym Dahmer pił alkohol podczas swojej zmiany.
to właśnie tam uciekał na przerwach i spożywał alkohol. Więc czy jest to przypadek, czy są to plotki? Tego pewnie się nie dowiemy. I to prawdopodobnie ze względu na to, że w tamtych latach policja tej części Ameryki, no powiedzmy tak, nie za bardzo obchodziło ich, co się dzieje z takimi osobami jak właśnie osoby bezdomne. Co ciekawe, to osoba, która napisała ten komentarz, napisała też, że ponad 10 lat od tego zdarzenia jakby sprawa została na nowo otwarta. Z nową technologią specjaliści mogli wejść do tego pomieszczenia i pobrać próbki. Próbki ze ścian okazały się być krwią. Krwią ludzką. Wtedy ludzie zaczęli łączyć kropki, że właśnie może to Dahmer, który tam pracował, zamordował Adama Walsha, ponieważ to było właśnie jego imię. Jednak nie ma na to dowodów, czy to właśnie on to zrobił. Kolejny list do tej samej kobiety brzmiał: nie przejmuj się prezentem dla mnie na święta. Nie wolno mi tu za wiele posiadać, więc pewnie i tak by mi to zabrali. Ale powiedz mi, co ty byś chciała na święta? Twój przyjaciel Jeff. Kolejny list Dahmera do tej kobiety brzmiał: moja piękna, jak się masz? Dziękuję za te piękne wiersze, które mi wysłałaś. Podobają mi się. Mam nadzieję, że spodobają ci się też czasopisma, które wysłałem. Według mnie były interesujące. Dziękuję też za $50, które wysyłasz mi co miesiąc. To naprawdę bardzo miłe z twojej strony. Ale teraz, gdy poszukujesz pracy, nie chcę, by brakowało ci pieniędzy. Mam nadzieję, że znajdziesz pracę, która ci się spodoba. Mam jeszcze trochę pieniędzy, więc nie musisz ich mi wysyłać. Dziękuję. Dołączam zamówienie książki, która wydaje mi się być bardzo interesująca. Do piekła i z powrotem. Czy mogłabyś mi ją zamówić? Gdy skończę ją czytać, to mógłbym ci ją wysłać, abyś też mogła ją przeczytać. Co o tym myślisz? Co do tego artykułu, który przeczytałaś. Mam jedną lub dwie książki o sztuce, ale nie jestem nimi za bardzo zainteresowany. Bardzo za to podobała mi się lekcja o ptakach. Lubię też słuchać muzyki klasycznej, ale nie mam żadnych nagrań odgłosów wielorybów. Wydaje mi się, że tobie i twojemu synowi spodobałaby się wizyta w akwarium w Chicago. Ja zawsze lubiłem ryby. Masz rację, mam depresję, więc niestety nie mam za dużo zainteresowań. Niestety nie mam jak otworzyć drzwi do nowego świata, ponieważ moje całkowicie się zamknęły. Przepraszam. Kolejny list, taki troszkę wyrwany z kontekstu, brzmi: to świetny pomysł na obudzenie się. Mam nadzieję, że twój dzień jest pełen pozytywnych rzeczy. Dbaj o siebie, Jeff. PS. Widzę małego pręgowca z mojego okna. Jest tu codziennie i je sobie koniczynkę. Bardzo lubię go obserwować. Widzę też wiele dmuchawcy, ale one go w ogóle nie interesują i w ogóle ich nie je. Ciekawe dlaczego. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o tę listę. Co jest ciekawe w jednym z tych ostatnich, to odgłosy wielorybów. Jeżeli oglądaliście, a domyślam się, że wiele z was jest tutaj, ponieważ obejrzeliście serię na Netflixie, tam jest scena, w której Dahmer, leżąc w więzieniu, słucha właśnie nagrań wielorybów. Czy zostało to dołączone ze względu na te listy, które właśnie przeczytali? No bo domyślam się, że na 100% ludzie piszący ten serial nie spojrzeli tylko na jakąś tam Wikipedię, tylko właśnie dostali się też do tych oryginalnych listów i innych rzeczy, z których mogli w jakiś sposób bardziej poznać Dahmera. Jest to bardzo ciekawe, że tak dużo osób pisze do seryjnych morderców, osób, które popełniły właśnie jakieś przestępstwo. Ta kobieta zdecydowanie, znaczy ja tutaj mogę wymyślać, ale lubiła pisać z Dahmerem. Z tego, co możemy wywnioskować, no to mówiła mu o swoim synie, ponieważ Dahmer o nim mówi. Wysyłała mu regularnie pieniądze. Czy było to zaciekawienie, prawdziwa przyjaźń, zainteresowanie, ciekawość? Powiedziałam już ciekawość. Ale dla mnie to jest niesamowicie interesujące. I takich listów w internecie od wielu, wielu seryjnych morderców możemy naprawdę znaleźć setki. Tego jest ogrom. Można popaść w taką totalną dziurę całkowicie nowego świata, jeżeli chodzi o sprawy kryminalne. Ja mam jeszcze w zapasie parę listów, które chętnie bym wam przeczytała, jeżeli chcecie. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, jakie macie odczucia, gdy słuchacie tych listów. Powiedzcie też, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Właśnie nie tylko jak mój pierwszy film, gdzie mówię o Dahmerze, tylko zagłębienie się. Ja też, słuchajcie, znalazłam wszystkie pliki z sądu Dahmera. Dokładnie każdy opis ofiary. Bardzo dużo różnych informacji. Więc jestem ciekawa, czy chcielibyście, abym zagłębiła się bardziej w takie sprawy. Bo wydaje mi się, że tego tak dużo na YouTubie nie ma. Mój pierwszy film był filmem, który łatwo znaleźć i po angielsku, i po francusku. Film taki bardziej ogólny. Jednak nie wiem jak wy, ale ja lubię zagłębić się bardziej w różne sprawy. I tak jak to dziś mówię o innych sprawach, nie tylko kryminalnych, bardziej się w nie zagłębiam i
kontynuuję ten temat, to tutaj jestem ciekawa, czy chcielibyście, czy bylibyście zainteresowani, abym też właśnie drążyła ten temat dalej. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego filmu. Mam nadzieję, że zaciekawił Was on w jakiś sposób. No i do zobaczenia już w kolejnym. Pa, pa.